Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jaka jest przyszłość Partii Demokratów Socjalistów? Jaka jest przyszłość Partii Republikańskiej? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dobiliśmy do 5000. Dziękuję wszystkim. Jesteście 5000-niki. Trump. No Trump no nie jest już prezydentem. Miał swoją jedną kadencję. W zasadzie chcieli go załatwić tym impeachmentem, czyli usuwaniem za telefon na Ukrainę, żeby się zapytać, czy Biden, złodziej, brał pieniądze, a konkretnie to jego syn. No to był pierwszy impeachment, tak jak kretyni, którzy mówią, że dwa razy był usuwany, no ale to usuwanie, no to można paragraf zawsze starać się znaleźć jakiś kretyński. No i teraz było drugi impeachment. No oczywiście ta super większość Senatu nie przeszła. Także to był cyrk. Także jest upadek partii socjalistycznej. Trump proponował, żeby w zasadzie była większa. On chciał 10 tysięcy strażników narodowych, żeby przyjechali właśnie między innymi na te przyjazdy ludzi z całej Ameryki. Przyjechało tam około 100 tysięcy ludzi, tam 600 tysięcy osób wpadło do Kapitolu, do kongresu. Policja też chciała 2 tysiące dodatkowo. Politycy się nie zgadzali. Pelosi się odmówiła. Pelosi później po całych tych zamieszkach pozwalniała dużo tych policjantów. Szefa wywaliła, przyjęła swojego. Policja z Kapitolu, w zasadzie 96%, powiedziała, że nie wierzy temu nowemu szefowi. Po 6 stycznia Pelosi dla odmiany wszystko zrobiła. Zaczęła robić bramki, podciągnęła bezpieczeństwo. Także no jest żywa sytuacja. Ten MAGA jest ciągle żywa. Make America Great Again, czyli zróbmy Amerykę wspaniałą jeszcze raz. Na Florydzie po prostu witali go jak króla, jak witali go jak wspaniałego prezydenta. No i co będzie w 2022 czy 2024? No bo to będzie. Część mówi, żeby będzie Speaker of the House, no, House, czyli Izba Reprezentantów, no bo w 2022 na pewno się zmieni cały ten pejzaż polityczny. No, będą potężne zmiany polityczne. No jeżeli był tym szefem, czy w zasadzie przywódcą partii większościowej, no to on wtedy mógłby robić zemstę i robić impeachment na Bidena. No ale chyba tego nie będzie. Ale co on może? No on może rozruszać może i na pewno rozrusza partię republikańską 2022-2024. Nie będzie robił trzeciej partii. No nie będzie robił trzeciej partii, dlatego że w Ameryce nie ma dwustopniowych wyborów. Nie ma drugiej tury wyborów. Także trzy partie, no to po prostu rozdzieliłaby się partia republikańska na dwa. No i partia wygrywająca nie musi mieć więcej niż 50%. To jest ten problem. Tak samo z prezydenturą. Prezydent jest wybierany nie większościową, czyli 50% plus jedna osoba, tylko ktoś, kto dostaje najwięcej. Dlatego rozdział partii republikańskiej jest największym kretyństwem. No i nikt tego nie sugeruje. Nikt tego nie sugeruje. To musi być jedna partia. Dlatego w Ameryce też nie ma wielopartyjności, no bo dlatego, że wtedy się robią koalicje. Bo każdy może tam w Europie może założyć, a ma 3 czy 5% progu i ma jakąś taką bardzo wąziutką wizję świata, no ale musi wchodzić w
w najróżniejsze koalicje, no a później zdradzają te ci koalicjanci, wygrywają, później biorą te głosy, przechodzą gdzieś indziej. No jest to idiotyzm polityczny. No ale co Trump zrobi? No przede wszystkim tych 7 zdrajców będzie wymienionych. Tych 7 zdrajców, którzy głosowali przeciwko, no to będzie wymienionych. To nie ma dwóch zdań. Republikanie w tych Stanach po prostu tam nie będą głosować. Co Trump może też zrobić? No, społeczną platformę, no raczej jest taka możliwość, no dobrze by było, jakby zrobił, no ale może też zrobić network jakiś taki telewizyjny, no bo teraz Fox, no to był jakiś taki konserwatywny, ale w zasadzie, no to kiedy dzieci już przejęły to wszystko po ojcu konserwatyście, no to już tam socjalizm wchodzi, to tam lewactwo wchodzi, to są milionerzy lewacy. Także Fox, no to jest no najbardziej konserwatywny z tych wszystkich, ale nie jest z założenia konserwatywny. No może zrobić jakiś ten network telewizyjny, ale no to tam by musiała być jakaś rozrywka wiadomości, jakieś reality show, filmy bardziej takie, nie Hollywood, tylko bardziej takie po stronie konserwatywnej. No i teraz pytanie jest, czy partyjniacy go wywalą? No bo partyjniacy jednak chcą go wywalić. Przywódca mniejszości Mitch McConnell, no to odstawił gadkę w zasadzie, no to przykopał ostro Trumpowi po tym, jak on został uniewinniony. Trump nie został mu dłużny. W zasadzie powiedział, co o nim myśli, i nazwał go człowiekiem, który się nie uśmiecha, nazwał go człowiekiem bez skrupułów, no ale Mitch McConnell jednak jako partyjnak wygląda na to, że chce wyeliminować Trumpa. No ale czy to się uda? No nie uda. Normalni ludzie, normalni republikanie, 89% republikanów jest przekonana, że Trump nie jest odpowiedzialny za te zamieszki. 11% nienormalnych republikanów mówi, że jest odpowiedzialny. 9% nienormalnych republikanów popierałoby skazanie. No, 91% mówi, że to jest jedna wielka głupota. 16% nienormalnych republikanów mówi, że nawet symboliczna nagana, upomnienie czy krytyka jest wskazana. 84% mówi, że to wszystko jest bez sensu. 89% republikanów wierzy, że Trump powinien mieć szansę na ponowne uzyskanie jakiejś pozycji politycznej, a 75%, czyli 3/4 ludzi, no, widzi jego jako przywódcę w partii republikańskiej. Także to jest potężna sprawa. Dużo 60, 70, 80%, jeżeli widzi go jako lidera, jako przywódcę, to jest coś nieprawdopodobne. 2/3 republikanów wierzy, że partia republikańska się poprawiła dzięki Trumpowi. 57% mówi nawet, że powinien być kandydatem na prezydenta w 2024 roku. No nie wiadomo, czy to się zmieni, czy się nie zmieni, no ale to są duże są liczby. Partyjniacy to jest inna sprawa, tak? Czyli te zawodowi politycy żyjący dzięki temu, że udają, że reprezentują lud. W stanowych i w tych najróżniejszych województwach, hrabstwach i tak dalej, organizacje partyjne, no to w zasadzie wywalają z szeregów tych, którzy nie poszli po linii partyjnej republikańskiej, no i popierali te
ten impeachment, tą próbę usunięcia. Także, że prawdziwi republikanie, prawdziwi konserwatyści widzą, co to jest. No, tacy hardkorowi zwolennicy Trumpa, to nawet przekleli samego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który robił, co robił, no ale w zasadzie ludzie mówią, że mógł zrobić więcej. Republikanów, no to w zasadzie kompletnie mówi, że ci, którzy nie złożą hołdu Trumpowi, no to nie mają szansy w szeregach partyjnych. I tu jest duża różnica. Tu jest różnica pomiędzy partyjniakami i zwolennikami, powiedzmy, Trumpa, republikanami jako zwolennikami Trumpa. 90% zwolenników Trumpa ma bardzo, bardzo pozytywne zdanie na temat prezydenta, a takie mieszane uczucia, no to 44 partyjniaków właśnie republikańskich to ma mieszane uczucia. Także to jest różnica pomiędzy ludem, a tymi powiedzmy przy żłobie. No, ale też nie ma takich strasznych różnic w podstawowych rzeczach. Partyjniacy i zwolennicy Trumpa wierzą, że rząd musi mieć mniejsze podatki, no i wierzą, że rząd musi mieć mniejsze wydatki. Tak samo emigracja musi być jakoś bardziej kontrolowana, no tak jak to robi Kanada, czy Chiny, czy Meksyk, czy Australia. Część mówi też, że jednak ta ściana przeciwko inwazji musi być zbudowana. Partyjniacy i zwolennicy Trumpa też się zgadzają w tych podstawowych kwestiach moralnych, czyli skrobanki, czyli druga poprawka do konstytucji o prawie do posiadania broni, wolność religijna, niechęć czy po prostu niezgadzanie się na małżeństwa homoseksualne. No i wierzą jednak, że prawo i porządek musi być. Nie można pozwolić, żeby komuniści Antify spalali Seattle, czy Portland, czy jakieś inne miasta, czy Filadelfię. Również partyjniacy i zwolennicy Trumpa zgadzają się na temat wymiany międzynarodowej i aliantów obronnych. No to jest to, co trzyma Amerykę jakąś tam bezpieczną. Większość zwolenników Trumpa, no i aparatczyków wierzy, że Ameryka jest najwspanialszym miejscem do życia, ale martwią się wszyscy, że jednak chrześcijaństwo jest przez komunistów, przez socjalistów i demokratów wyrugowywane, wybielane, usuwane kompletnie z historii. No i obydwie strony się martwią, że jest zamordyzm, że jest cenzura, że jest obawa. Ludzie boją się mówić otwarcie o tego rodzaju sprawach. Są różnice. 40% zwolenników Trumpa wierzy, że są zmiany klimatyczne, no ale nie wierzy w to, że to można osiągnąć krótkoterminowo i takim kosztem. Ten koszt jest po prostu nieprawdopodobny. 17% republikanów, partyjniaków, no ma inne zdanie. Zwolennicy Trumpa uważają, że większość zwolenników Trumpa uważa, że mniejszości kolorowe mają mniej więcej szanse, no takie uczciwe szanse na odniesienie sukcesu. 46% mówi, że nie ma zasadniczo systematycznego rasizmu, także mniej więcej się są dosyć blisko. Różnica jest
Mianowicie taka, że wśród zwolenników Trumpa no to są zagorzali i bardzo tacy napaleni tą polityką aktywni. Ludzie są bardzo aktywni, mają te swoje przekonania, mają tą swoją wiarę, wierzą w konstytucję, wierzą w wolność słowa, wolność do posiadania broni. No są bardzo tacy napaleni, są chcą bronić swojego światopoglądu, chcą bronić swojego zrozumienia świata. Oczywiście politycy, partyjniacy, no to oni już mniej mają na głowie czy chęci. 25% zwolenników Trumpa widzi jakiś taki kompromis z Bidenem i z socjalistami, a 55% partyjniaków mówi, że to trzeba jakoś współpracować. Ogólnie 73% ludzi, partyjniaków, dochodzi do wniosku, że współpraca taka dwupartyjna z Bidenem będzie owocna. Większość zwolenników Trumpa jednak mówi, że to nie da rady połączyć wody z ogniem, nie da rady połączyć wody z olejem, że światopogląd jest po prostu tak rozdarty, że nie ma możliwości jakiegoś wspólnej bazy. 63% zwolenników Trumpa uważa, że demokraci są ogólnie źli. 35% partyjniaków ogólnie uważa, że demokraci są źli. No tyle tylko, że 95% demokratów socjalistów uważa, że praktycznie wszyscy demokraci, socjaliści uważają, że wszyscy republikanie są źli. Także jednak to jest wśród socjaliści byliby w stanie wyganiać republikanów do obozów koncentracyjnych. Republikanie nie za bardzo. Republikanie jednak chcieliby współpracować. Dużo tych partyjniaków w 2020 roku doszło do wniosku, że Partia Republikańska, no to ma dobry przekaz, ma dobrą program polityczny, no tylko, że partyjniacy nie uważali, że ten, co przekazuje to, czyli kandydat Trump, jest na dobrym miejscu. Ale jednak Trump te kompletnie poparcie ma. On jest pierwszy, który w zasadzie postawił się komunistom, no i się zapytał, ile policzków powinien mieć konserwatysta, tak? Ile razy ma nadstawiać? Od 40 lat po prostu lewica ciągnie w lewo i w lewo i w lewo, a konserwatyści nigdy się nie opierali, nigdy się nie przeciwstawiali. No teraz przez najbliższe 2022-2024 no będzie widać co republikanie mogą zrobić. Postępowcy i socjaliści mają jednak no będzie inaczej. Konserwatyści, wygląda na to, że będą duże zmiany w wyborach jednych i drugich. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Zauważyłem, że subskrybujesz. Dziękuję koleżankom i kolegom. 5000. Ładna liczba. Prawie 2000 przez 5 tygodni. No jest to coś nieprawdopodobnego. Dziękuję wszystkim. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i ostatnie parę słów dla socjalistów. Patrzcie się naokoło, co się dzieje, patrzcie się szczególnie na cenę benzyny, patrzcie się na rozkazy prezydenckie.
patrzcie się, co się dzieje, popatrzcie się, jak wiadomości były manipulowane, nawet o faszystach. Do tej pory spalają Portland. Nikt o tym nie mówi. Zdrowia dla normalnych.